Szczęść Boże, Tomasz Burza, rozpoczynamy informację dnia. Były stalinowski sędzia Stefan Michnik został oskarżony o zbrodnie przeciwko ludzkości. IPN stawia mu kolejne zarzuty i wnioskuje o jego aresztowanie. Decyzja w tej sprawie zapadnie w poniedziałek. Mieszkający w Szwecji były stalinowski sędzia Stefan Michnik nie może spać spokojnie. Pią śledczy Instytutu Pamięci Narodowej stawia mu nowe zarzuty i wnioskuje do sądu wojskowego o wydanie europejskiego nakazu aresztowania. Każda próba ściągnięcia do Polski ewidentnego zbrodniarza z czasów stalinowskich zasługuje na uznanie. I nie ma znaczenia, kim ten człowiek jest. Ma znaczenie tylko to, co robił. Stefanowi Michnikowi zarzuca się zbrodnie przeciwko ludzkości. Polegały one na wydawaniu przez niego bezprawnych wyroków orzekających kary śmierci oraz kary długoletniego więzienia, a także na wydaniu postanowień o tymczasowym aresztowaniu wobec osób działających na rzecz niepodległego bytu państwa polskiego. Śledczy IPN zgromadzili w tej sprawie obszerny materiał dowodowy. Stefan Michnik może usłyszeć łącznie 93 zarzuty. To były działania wymierzone w rację stanu niepodległej Rzeczypospolitej. Stefan Michnik był funkcjonariuszem systemu komunistycznego, czyli antypolskiego. Działał w imieniu tych, którzy Polskę zniewalali. Stefan Michnik to prywatnie brat redaktora naczelnego Gazety Wyborczej Adama Michnika. Wojskowy Sąd Okręgowy w Warszawie zdecyduje o wydaniu europejskiego nakazu aresztowania w poniedziałek. Zgodnie z prawem międzynarodowym zbrodnie przeciwko ludzkości nie ulegają przedawnieniu. O północy rozpoczęła się cisza wyborcza. Potrwa ona do końca głosowania w niedzielę. Lokale wyborcze będą otwarte od 7 do 21. Wybory już jutro. Ogólna liczba wyborców to ponad 30 milionów 111 tysięcy. Do spisu wyborców dopisało się blisko 243 tysiące osób. Wydano też ponad 155 tysięcy zaświadczeń o prawie do głosowania, czyli o około 10 tysięcy więcej niż 4 lata temu. W tym roku liczba obwodów do głosowania wynosi 27 415, informuje szef Państwowej Komisji Wyborczej. To są obwody w kraju i obwody za granicą. Za granicą mamy 320 obwodów. 5 obwodów na polskich statkach. Obwodów w kraju mamy 27 090. Na głosowanie musimy ze sobą zabrać dokument ze zdjęciem, który umożliwi obwodowej komisji wyborczej ustalenie tożsamości wyborcy. Może to być dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, legitymacja studencka, legitymacja szkolna. Może to być również dokument, który utracił ważność. Ma tylko nie wzbudzać wątpliwości wśród członków obwodowej komisji i potwierdzić tożsamość wyborcy. W lokalu wyborczym otrzymamy dwie karty do głosowania. Jedną do Sejmu, a drugą do Senatu. Zawsze podkreślamy, żeby wyborca sam również sprawdził, czy na swojej karcie do głosowania oprócz wydrukowanej pieczęci Okręgowej Komisji Wyborczej, żeby karta posiadała również oryginalną czerwoną pieczęć obwodowej komisji wyborczej, ponieważ zdarza się, że komisji przy pieczętowaniu przed głosowaniem kart sklei się, wystarczy, że się skleją kartki i nie zostanie opieczętowana. Taki głos niestety będzie musiał zostać uznany za głos nieważny. Na każdej z kart znajdziemy instrukcję, w jaki sposób oddać ważny głos. O tym, jak to zrobić, PKW informuje też w specjalnym spocie. Znajdź listę kandydatów, na którą chcesz głosować. Postaw znak X w kratce przy nazwisku wybranego kandydata, wyłącznie na tej liście. Znak X to co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki. Jeżeli postawisz znak X na więcej niż jednej liście kandydatów albo nie postawisz go wcale, twój głos będzie nieważny. Jeden głos należy złożyć zarówno na karcie do Sejmu, jak i Senatu. Co zrobić, jeżeli po przyjściu do lokalu wyborczego nie znajdziemy swojego nazwiska w spisie wyborców? I przyjdzie wyborca do lokalu wyborczego, to członek i nie będzie go w spisie, to członek komisji ma obowiązek skontaktowania się z pracownikiem ewidencji ludności, która w każdej gminie zawsze ma dyżur.
I jeśli pracownik Urzędu Gminy potwierdzi, że omyłkowo nie został wpisany do spisu wyborców, wtedy członek komisji ma obowiązek, no po sporządzeniu oczywiście z specjalnej notatki, dopisać na dodatkowym formularzu, po prostu dopisać do spisu wyborców. Od północy trwa także cisza wyborcza. W okresie ciszy wyborczej nie wolno prowadzić agitacji wyborczej. Agitacją wyborczą jest publiczne nakłanianie lub zachęcanie do głosowania w określony sposób. W praktyce nie wolno m.in. zwoływać zgromadzeń, organizować pochodów i manifestacji, wygłaszać przemówień czy rozpowszechniać materiałów wyborczych. Dotyczy to również internetu. Zabroniona jest także agitacja w lokalu wyborczym polegająca m.in. na eksponowaniu symboli, znaków i napisów kojarzonych z kandydatami i komitetami wyborczymi. Za złamanie zakazu agitacji grozi grzywna. Zabronione jest także publikowanie sondaży. Jeżeli ktoś złamie ten zakaz, to grozi grzywna od 500 tysięcy do nawet miliona złotych. Wszystkie naruszenia ciszy wyborczej należy zgłaszać policji. Lokale wyborcze będą otwarte od godziny 7 do godziny 21. Dziś obchodzimy Światowy Dzień Reumatyzmu. To dobra okazja, by przełamać stereotypy na temat chorób reumatycznych i zwiększyć świadomość społeczną na ich temat. Choroby reumatyczne są powszechnie kojarzone z ludźmi starszymi. Tymczasem zapadają na nie także dzieci i młodzież, a najczęściej osoby w sile wieku. Od 3 do 5 dekady życia przypominają organizatorzy kampanii Reumatyzm ma młodą twarz. Jak podkreślają, reumatyzm to nie tylko stawy, ale często dochodzi do zajęcia organów wewnętrznych, takich jak serce, nerki, płuca, oczy, a nawet układ nerwowy. Najczęstszym problemem u ludzi chorych jest ból, z którym osoby chore zasypiają i budzą się rano. Ból zakłóca w nocy sen i odpoczynek, dlatego dla pacjentów z chorobami reumatycznymi charakterystyczne jest przewlekłe zmęczenie, które nie mija w ciągu dnia. Dokładna przyczyna rozwoju tych chorób nie jest znana. Badania dowodzą jedynie, że wszystkie mają związek z zaburzeniami funkcjonowania układu odpornościowego. Są to choroby nieuleczalne, które w ciągu kilku lat mogą doprowadzić do niepełnosprawności chorego, zwłaszcza jeśli są zbyt późno rozpoznane i niewłaściwie leczone. Dlatego tak ważne jest postawienie jak najszybszej, prawidłowej diagnozy i rozpoczęcie leczenia. To daje szansę na zahamowanie choroby i jak najdłuższe utrzymanie sprawności. Na choroby stawów cierpi w Polsce ponad 9 milionów osób. Statystycznie co czwarty Polak. Na zapalne choroby reumatyczne choruje według różnych szacunków od 300 do 500 tysięcy osób w Polsce. Z roku na rok jest mniej pszczół, a wszystko z powodu oprysków stosowanych przez rolników. Do tego spada też liczba łąk. Duży wpływ na ubytek pszczół ma warroza, czyli pasożyt atakujący te owady. W ostatnim czasie coraz więcej osób zajmuje się pszczelarstwem. W samej tylko Wielkopolsce pszczelarzy jest 5 tysięcy. Teraz taka moda nastała na pszczelarstwo. Pszczelarstwo się bardzo szybko rozwija. I wielu pszczelarzy dla siebie kupuje 2-3 rodziny i w swoich ogródkach trzymają pszczoły. Niestety największym problemem w tej branży jest spadająca liczba pszczół. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest masowe stosowanie nawozów sztucznych. Rolnicy robią opryski w niewłaściwych godzinach. Do tego pszczoły atakuje warroza, mówi Jerzy Bangier, pszczelarz z Krosna. Warroza to jest główną przyczyną chorób i osłabienia pszczół. Ta warroza wyciąga białko z pszczoły. W ten sposób osłabiona pszczoła nie jest w stanie wrócić do ula. Pszczelarze z warrozą próbują walczyć od wielu lat. Na mniejszą liczbę pszczół wpływa też spadająca liczba łąk. Kwiatów, które występują na działkach, na dorzeczach rzek, wart, przy drogach, są skaszane, ledwo wychodzą i nie ma tych kwiatów polnych. Mimo wielu problemów, w tym roku miodu jest całkiem sporo. Przy zakupie warto zwrócić uwagę na etykietę. Powinna być na niej pieczątka z adresem pasieki. Miód obniża ciśnienie, korzystnie działa na pamięć i jest dobry na serce. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed silnym wiatrem na południu Polski. Wydano pierwszy stopień ostrzeżenia. Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w południowych częściach województwa śląskiego, małopolskiego oraz podkarpackiego przewiduje się wystąpienie wiatru o średniej prędkości od 35 do 50 km na godzinę, a w porywach do 80 km na godzinę z południa i południowego zachodu. Silny wiatr ma się utrzymać do godzin popołudniowych.
Wydane ostrzeżenia pierwszego stopnia oznaczają, że przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Teraz czas na zagranicę. Turcja kontynuuje atak w północnej części Syrii. Giną żołnierze i cywile, wśród nich także dzieci. Działania Turcji krytykuje społeczność międzynarodowa. Stany Zjednoczone grożą sankcjami. W północnej części Syrii nadal trwa zmasowany atak tureckich wojsk. Działania prowadzone są z powietrza i lądu. Wobec takiego uzbrojenia Kurdowie są bezsilni. Według syryjskiego Obserwatorium Praw Człowieka w wyniku tureckiego ataku zginęło już 10 cywilów. W tym domu bawiły się dzieci, tutaj spadł moździerz, zabił chłopca, z kolei dziewczyna straciła nogę. Turecki rząd mówi z kolei o około 300 zabitych funkcjonariuszy kurdyjskiej policji. Prezydent Recep Erdoğan zamierza kontynuować ofensywę. Nie zaprzestaniemy tego bez względu na to, co ktoś powie. Działania tureckich wojsk skrytykowały już państwa Unii Europejskiej, a także władze Syrii. Zapewniamy, że syryjska armia, która walczy z grupami terrorystycznymi w całej Syrii, będzie walczyć z inwazją i nielegalnie obecnymi siłami zagranicznymi. Nasze wojsko jest w pełni przygotowane do stawienia czoła wszystkim wyzwaniom. Stany Zjednoczone grożą sankcjami. Jeśli Turcja zrobi coś, czego nie powinna robić, nałożymy sankcje takie, które dotychczas widziało bardzo niewiele państw. Jednak póki co USA nie podejmują żadnych konkretnych działań. Cóż, zobaczymy, mamy bardzo dobre relacje z Turcją, to partner NATO, prowadzimy z Turcją handel, ale nie chcemy, aby zabijali ludzi. Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg zaapelował do Turcji, by wstrzymała ofensywę. Podzieliłem się z nimi moimi poważnymi obawami dotyczącymi trwającej operacji i ryzyka dalszej destabilizacji regionu, eskalacji napięć i jeszcze większego cierpienia ludzi. Chociaż Turcja ma uzasadnione obawy dotyczące bezpieczeństwa, oczekuję, że Turcja będzie powściągliwa. Wojna pomiędzy Kurdami a Turcją może negatywnie wpłynąć na sytuację w Europie. Na północnych terenach Syrii Kurdowie więźli bojowników ISIS. Wśród nich jest przynajmniej 2000 Europejczyków, terrorystów. Także to jest zagrożenie nie tylko dla nas, to jest realne zagrożenie odrodzenia ISIS. Jeżeli przy okazji konfliktu dżihadyści uciekną z więzienia, mogą udać się na stary kontynent. Jednocześnie prezydent Erdoğan zagroził, że jeśli społeczność międzynarodowa będzie ingerować w jego działania, to wyśle do Europy ponad 3 miliony uchodźców. Już teraz w obawie o swoje życie domy opuściło prawie 100 tysięcy mieszkańców. I w tym wydaniu to wszystko. Kolejne w samo południe już teraz. Zapraszam i do zobaczenia.